Kinga Rusin, znana polska dziennikarka i przedsiębiorczyni, jest postacią, która nieustannie zaskakuje swoimi działaniami. Ostatnie informacje, które podzieliła się na swoim profilu na Instagramie, świadczą o jej determinacji w zakresie planowania przyszłości obok Marka Kujawy, jej życiowego partnera. Po latach przygód i podróży, które pozwoliły jej na eksplorację różnych kultur i miejsc, Rusin wydaje się być gotowa na nowy rozdział w życiu, który ma miejsce w Polsce. Jej wpis na Instagramie sugeruje, że razem z Kujawą rozważają stabilizację i zakorzenienie w kraju, co może być związane z ich planami długoterminowymi. Zaangażowanie Rusin w polski show, biznes. Jak i jej przedsięwzięcia biznesowe, takie jak firma kosmetyczna, zawsze były widoczne w jej karierze. Jednak jej ostatnie oświadczenie na Instagramie rzuca światło na osobistą i być może bardziej osiadłą fazę jej życia. Szczegóły dotyczące tego, jakie konkretne kroki planuje podjąć Rusin w Polsce, mogą jeszcze nie być w pełni ujawnione, ale jej determinacja w znalezieniu i stworzeniu idealnego miejsca do życia jest wyraźna. To, że dziennikarka jest zdeterminowana w pewnej kwestii, może sugerować, że jej przyszłe plany są już dobrze przemyślane i mogą obejmować zarówno życie osobiste, jak i zawodowe. Fani Kingi Rusin z pewnością będą z niecierpliwością czekać na kolejne aktualizacje, które mogą dostarczyć więcej szczegółów na temat tego ekscytującego projektu i nowego rozdziału w jej życiu. Projekt ocalenia 100-letniego domu na Mazurach, który podjęła Kinga Rusin, wydaje się być jej nową pasją i wyzwaniem. Po latach pracy w mediach i przedsiębiorczości, Rusin teraz angażuje się w projekt związany z renowacją i ochroną dziedzictwa. To przedsięwzięcie nie tylko odzwierciedla jej miłość do piękna i historii, ale również pokazuje jej zaangażowanie w lokalne projekty. Podzielając informacje na Instagramie, Rusin prosi o pomoc i rekomendacje dotyczące firm budowlanych, które mogłyby podjąć się tego ambitnego zadania. To zwrócenie się do społeczności online o wsparcie nie tylko podkreśla praktyczne aspekty projektu, ale również pozwala na większe zaangażowanie jej fanów i obserwatorów w cały proces. Mając już koncepcję i projekt, Rusin jest na etapie, gdzie kluczowe jest znalezienie odpowiedniego zespołu. Który pomoże jej zrealizować wizję odnowienia tego historycznego obiektu. Choć nie jest jeszcze jasne, jakie dokładnie plany Marusin dla tego domu, czy zamieszka w nim, czy przekształci go w obiekt biznesowy, jej determinacja w realizacji tego projektu jest oczywista. Renowacja tak starego budynku może wiązać się z wieloma wyzwaniami, od restauracji architektury po spełnienie współczesnych standardów mieszkalnych lub komercyjnych, w zależności od ostatecznego przeznaczenia domu. Kinga Rusin, zdając sobie sprawę z tych wyzwań, zdaje się być gotowa na podjęcie wszelkich działań, aby ocalić i o ten dom, dodając do swojej kariery nowy, ekscytujący rozdział. Z pewnością wielu obserwatorów będzie śledziło postępy tego projektu, a pomoc ze strony społeczności może okazać się kluczowa w realizacji tej inicjatywy, która łączy w sobie szacunek dla historii z nowoczesnym zarządzaniem projektem.